W ogóle chciałem wam pokazać, jak byliśmy na rejsie, co panowie rozdawali wszystkim, którzy mieli, znaczy wszystkim, chodzili z takimi, każdy kto chciał mógł sobie zabrać, albo jak widzieli, że ktoś jest w ciężkim stanie, to mu takie coś rozdawali, to są woreczki na wiadomo co, tutaj z takim otworem, jedną ręką to ciężko mi to jest wam pokazać, o. Tu się otwiera i nawet ilość mililitrów zwróconego jest podawana. To taka ciekawostka. To 2 dni temu było. Słuchajcie, dzisiaj znowu dzień dobry na statku, tym razem w Kekowa. Dzisiaj mamy statek tylko dla siebie, nie ma tutaj nikogo, żadnej innej grupy, nie ma też tutaj wczoraj. Znowu będą 3 postoje na pływanko, mam nadzieję, że to słychać, bo jest bardzo mocny wiatr. Ten wczorajszy dzień bardzo udany, miejmy nadzieję, że dzisiaj również, chociaż znów taki chill. Trzeba sobie powiedzieć, bo po tym rejsie, gdzie najpierw pływamy, a potem będziemy jeszcze oglądać zatopione miasto, będziemy z niego płynąć. Część jest zatopiona. Dzisiaj bardzo mocno wieje, zdecydowanie mocniej niż wczoraj, ale też nie ma takich miejsc do smażenia, bo nawet na głównym pokładzie, gdzie my nie zdobyliśmy miejsca, wszystko jest zadaszone. A więc będziemy sobie chillować tutaj, pływać i wypoczywać. Tak więc wybrałam się na samotną wyprawę z makaronem na boso. Oni gdzieś tam pływają albo siedzą na statku. A tu mamy ruiny miasta, które się zapadły. Miasto, które się zapadło pod trzęsieniem ziemi. I tu są. A tam jest fabryk. Tam są oni. Tam są oni. Słuchajcie, no i znajdujemy się na plaży w Patarze. To jest miejscowość Patara. Przyjechaliśmy tutaj na koniec dnia. Miśka wypożyczyła parasol, żebyśmy mogli też skorzystać trochę z cienia. No, plaża ma podobno kilka kilometrów długości, ale jest tutaj mnóstwo ludzi, taka troszkę polska
strona morza i piasek też jest bardzo podobny do tego polskiego, no i morze jednak w ciureckiej temperaturze. To jest ostatnia atrakcja na dzisiaj, ostatnia atrakcja w tym przedostatnim dniu atrakcji, bo jutro już powrót do Bodrum i równocześnie mamy też kanion. No i dzień ostatni, czyli czwartek, to już będzie czekanie tylko na autobus i odlot do Katowic, więc tak naprawdę powoli kończymy. Jest pomysł, żeby dzisiaj jeszcze taksówką z naszego hotelu pojechać do centrum miasta Fethiye. Ja między innymi dlatego, że chciałbym wejść do jednego z oficjalnych sklepów klubów Galatasaray i Besiktaszu, by zakupić swoją pamiątkę, z niej koszulkę, ale nie wiemy, czy to się uda, bo zbiórkę tutaj mam o godzinie 18, czyli za 2 godziny niespełna. No a jeszcze około godziny 30, może 2 godzin mamy powrotu do hotelu, więc to też może spowodować, że tak późno wrócimy, że po zjedzeniu kolacji, umyciu się, no będzie już 21 i nie będzie nam się chciało. Wtedy mówi się trudno, w Wenecji koszulki nie było, bo nie było rozmiaru, a w Turcji może po prostu nie będzie okazji, chociaż być może jeszcze uda się to zdobyć na lotnisku, bo tutaj lotnisko jest takie dosyć obszerne. Było wiele sklepów, już spotkałem się, że oficjalne sklepy piłkarskie mają na lotniskach swoje produkty, więc kto wie, może akurat Bodrum będzie. My teraz oddajemy się uciechom. Tutaj jest moja grupka. No i nic.